Dzień dobry raz jeszcze. I od czego by tu zacząć? To jest jakiś sztos. To jest świetne. Ja ci gratuluję. Gratuluję też Krzysztofowi, jednemu, drugiemu, bo mieć taki film na festiwalu to jest naprawdę coś. To jest perła w programie, ale wszystko zostało ułożone w przezgrabną całość. To się ogląda, tego się słucha, to się czuje też, bo to są ogromne emocje. Natomiast ja się zastanawiam, przed czym ty stanęłaś? To znaczy, przed jaką ilością materiału? I czy ty się załamałaś, bo tego było tak dużo? Czy ciebie to onieśmieliło? Czy wręcz przeciwnie, pomyślałaś sobie, no dobrze, muszę to jakoś poukładać na osi czasu, a to już ma jakąś strukturę, jakąś chronologię. Jakie to było pierwsze zderzenie z tym wszystkim? Co, jak sądzę, Ula ci dostarczyła? Czego odkryłaś? Początek to wbrew pozorom nie były te archiwalia, które są najpiękniejsze w tym filmie, na pewno. Na początku była przyjaźń, tak jak wspominałam przed tym filmem. My się z Ulą przyjaźnimy 25 lat. I takim punktem zwrotnym, aby ta historia powstała, był moment, kiedy Ula odkryła w sobie radość pisania i wydała książkę Wyśpiewam wam wszystko. Miała przy tym taką frajdę, że dzwoniła do mnie i piszczała ze szczęścia. Ta książka się bardzo podobała i chociaż gadałyśmy godzinami i znałam wiele historii Uli, bo od początku ta nasza znajomość była bardzo bliska, taka intensywna, to ta książka mnie zachwyciła i pomyślałam, że trzeba byłoby z nią coś zrobić jeszcze. Że ta opowieść życia Uli to jest coś, co mnie porywa. I wtedy... A ty dowiedziałaś się czegoś o nowego o niej z książki? Czy ta przyjaźń była tak pełna, że w zasadzie czytałaś... Ula to ułożyła. Mhm. Ula to ułożyła bardzo zgrabnie w postaci takiego śpiewnika. I to była taka opowieść emocjonalna. I chyba to też uruchomiło moje myślenie. Jest mi to bardzo bliskie. Opowiadanie emocjami. I to był taki moment, kiedy zaczęłam kombinować tak Ulę troszeczkę ciągnąć w swoją stronę, ażeby coś zrobić z tą opowieścią. I w sumie napisałyśmy we dwie monodram Życie to nie grzech. I on w zasadzie otarł się o premierę w Teatrze Pani Krystyny Jandy. Już wszystko było dopięte na ostatni guzik. To były dalekie lata 2000, żeby nie skłamała, 14, jak wspominam w tej chwili, czyli prawie 10 lat temu, ale Ula wycofała się z tego przedsięwzięcia i rozumiem ją, aczkolwiek zostałam wtedy z takim poczuciem takiego niespełnienia. Taka dziura została. No więc przeszłyśmy krok dalej. Te historie przekładały się na języki coraz bardziej dla mnie egzotyczne, bo filmowe. I też już był taki moment, że wydawało nam się, że ta opowieść będzie na ekranie, ale oczywiście zrealizowana przez inne osoby, nie przeze mnie. No i w końcu mój przyjaciel, producent mówi, ty tak chodzisz z tym i tak męczysz i tak dręczysz, trzeba coś z tym zrobić, dlaczego nie zrobisz tego filmu dokumentalnego? Przecież Ula do tego jeszcze odwiedział, ma te fenomenalne nagrania kręcone ósemką. W krótkim dodam przedziale czasu, bo to jest końcówka lat 60. i lata 70. Także to w zasadzie jest historia życia opowiedziana tą kamerą przez raptem 15 lat. No i ja nie śmiałam nawet marzyć, tak jak Ula mówi, nie śmiałam o tym, że pojedzie do Nowego Jorku i tam zaistnieje, tam wyda płyty, tam będzie koncertować, to ja nie myślałam o tym, że zrobię film. Ale tak to we mnie zarezonowało, że my poszliśmy za ciosem. No i w zasadzie w tym momencie zaczęła się taka moja prawdziwa, takie moje oddanie tym archiwaliom, bo ja znałam zdjęcia, tych zdjęć z Jerzym na przykład, z Krzysztofem rozmawialiśmy bardzo niewiele. Ula ma raptem jedno, dwa zdjęcia, trzy może, na którym jest razem z Jerzym Kosińskim. Rolek ma całą masę, ale to są przeróżne rzeczy, dlatego że tak naprawdę występów scenicznych, tych momentów ze studia jest relatywnie niewiele. Oni kręcili tak naprawdę wszystko, co ich otacza, co jest też fenomenalną opowieścią na odrębny film. Ula spędziła większość życia w trasie koncertowej. Ona kręciła wszystko. Ptaszka, który przysiadał na gałęzi, budynki obcych miast. Zaciekawiło ją to, że jeden z nich wygląda jak żarówka, która spadła z nieba. I takich rzeczy, takich hec tam jest cała masa. Ale one też opowiadałyby o Uli w inny sposób. One nie opowiadają chronologicznie jej życia, poza tym, że są oczywiście zapisy, tak jak widzieliśmy, narodzin córek, Miki i Kasi. Są
chwile dosłownie koncertowe, są godziny spędzone na kortach tenisowych, bo Ula jest fanką tenisa, Michał zresztą też. Ale te rolki nie były w żaden sposób podpowiedzią, jak opowiedzieć o Uli. Ona ma to domowe archiwum jakoś skatalogowane, to jest wszystko jakoś uporządkowane, czy ona ci to rzuciła w wielkim koszu i powiedziała pogrzeb w tym? Nie, Ula zapisuje, tak jak tu widzieliśmy, jest takim dokumentalistą też. Stała w hotelu Wiktoria przy oknie i od razu informowała, którego mamy dzisiaj, gdzie jesteśmy i co tu robimy. Więc one były opisane, ale to były takie historie jak na przykład mecz FIBAK McEnroe i kręcimy to, co dzieje się na ekranie telewizora. Proszę sobie wyobrazić, a taśma kosztowała wtedy majątek. I Ula, która z Michałem kręcą 30 minut całą rolkę, swój telewizor, gdzie wyświetlany jest w Nowym Jorku, mecz tenisowy. Więc takie miała priorytety. Więc krótko mówiąc, to była oczywiście olbrzymia praca, ale fenomenalna, wciągająca. Wydaje mi się, że takie najbliższe memu sercu kąski pojawiły się wszystkie w tym filmie. Czasami musiałam wykradać jakieś chwile, odprowadzając synka na trening, siadałam sobie na schodach pod salą gimnastyczną, zakładałam słuchawki i po prostu oglądałam kolejne minuty, zastanawiając się, które dla mnie mają jakie znaczenie. Więc te rolki na pewno były takim drugim po książce Uli momentem, że pomyślałam, że trzeba to ułożyć w jakąś opowieść o niej. No i największe wyzwanie to nie były tak naprawdę te archiwalia, bo w sumie tych minut kilkadziesiąt, może trochę więcej, natomiast życie Uli, które jest pełne wszystkiego. W zasadzie jest taka skarbnica. Ja nagrywałam rozmowy z Ulą w jej kuchni na takie małe urządzenie rejestrujące dźwięk bez kamery. My po prostu gadałyśmy. Przez trzy pierwsze spotkanie byłam tak podniecona, że nie zorientowałam się, że źle ustawiłam to urządzenie i nagrywam siebie, a nie ją. Więc to były takie przykre momenty amatorki. Natomiast z czasem oczywiście już odkryłam, jak należy to robić. To były rozmowy, które nas prowadziły nawet nie przez oś jej życia. Ja w zasadzie przychodziłam z takimi fragmentami, które mnie najbardziej interesowały. Ula nie, bo też padło takie pytanie, nie komentowała tych nagrań, które ja wybrałam do filmu i w zasadzie do końca było to dla Uli niespodzianką, co pojawi się w filmie i jaki on będzie miał kształt. I troszkę przeszarżowałam, bo w zasadzie Ula zobaczyła dopiero na festiwalu w Krakowie. I uświadomiłam sobie, co ja zrobiłam. Jaki to jest ciężar, że siedzę wokół Uli, została zaproszona na pokaz i umierałam ze strachu. To było jej życie na ekranie. I nie wiedziałam, jak ona zareaguje, co ona będzie czuła, co mi powie. Jak w 20 minucie chwyciła mnie za moją mokrą i zimną rękę, to dopiero poczułam, że żyję, że jest okej. Okay. Przyjaźnicie się do dzisiaj. Jako... Tak. Tak. No tutaj wiesz, tutaj jest tyle tropów, tyle punktów, o które można i pewnie chcielibyście Państwo też zapytać. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Jeszcze tam pani z Państwu chwilę. Jesteśmy w gotowości z mikrofonem. Mówisz, że Ula nie... Znaczy tak, zobaczyła film po raz pierwszy na festiwalu w Krakowie, natomiast ten komentarz, którym okraszony jest film, on rzeczywiście jest o tyle cenny według mnie, że nie opisuje tego, co my widzimy, ale jest jakimś dodatkową informacją, on jest kontekstem, buduje te konteksty. Często, które nie wynikają z obrazów. To w takim razie, jak one powstawały, bo musiałyście to jakoś zmontować później, dopasować, no ale tutaj to jest bardzo cenne wszystko. No i znowu nie my, bo jak Ula nic nie wiedziała, to... No właśnie. To ja siedziałam. Gdzieś wydaje mi się, na początku wiedziałam kilka rzeczy już, takich uparłam się, jak osioł, amator osioł. Wiedziałam, że bardzo chcę oprzeć tę historię na opowieści Uli, bo czułam instynktownie, że tylko jej gawęda da mi to, na czym mi zależy, czyli taką bliskość. Ja słucham tej opowieści, tak jakbyśmy siedziały w kuchni u Uli. Także od początku było dla mnie jasne i byłam pytana, ponieważ pomagali mi fenomenalni ludzie w Szkole Wajdy. Ja gdzieś wystraszyłam się, na co się porwałam i jak już byłam w trakcie tej produkcji, to
Zostałam przyjęta na kurs do mistrzowskiej szkoły Wajdy. No i dzieliłam się swoimi wątpliwościami. Mój producent też się martwił. Mówi, czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby Ula była jedynym narratorem. To jest jednak wielkie wyzwanie. Mi się wydaje, że Ula jest takim gawędziarzem, że to ryzyko podjęte opłaciło się. Mam takie uczucie, że to, że Ula mówi sama o sobie, daje nam takie poczucie, że jesteśmy z nią bliżej. A to jest jej pamiętnik, jej życie, jej narracja. Tak, tak. Że, ale nie ma innych osób, które by coś nam o niej opowiadały. Przecież znamy Kasię, Mikę, one są w przestrzeni publicznej, jest Michał Urbaniak. Więc jeśli pytasz mnie, jak to ale było... przez to, przepraszam, może to jest tak intymne właśnie, że tylko ona mówi o sobie, o swoim życiu, o ich wspólnym życiu, o życiu współdzielonym z Jerzym, z Michałem, z dzieciakami, z muzykami, no z matką. To wszystko jest właśnie bardzo intymne może dzięki temu. Zahaczyłam o szkołę Wajdy dlatego, że jak pokazywałam tam fragment pierwszy, który zmontowałam, który miał pokazać, jak ja sobie to wyobrażam, jak ja czuję to współgranie opowieści Uli, muzyki, która jest trzecim bohaterem i tych zdjęć, to dotarło do mnie, że bardzo mi zależy, to jest drugi punkt, żeby film nie pokazywał tego, o czym Ula opowiada i że tych punktów, gdzie to, co słyszymy z tym, co widzimy, nam się zjeżdża, jest tak naprawdę niewiele, ale to są bardzo ważne momenty w jej życiu, które stanowią jakiś rodzaj zakrętu i wtedy pani Wita Żelekiewicz powiedziała coś, co w zasadzie bardzo mnie uradowało, jest komplementem i chyba dobrze oddaje pomysł na ten film, że to jest opowiadanie między faktami a stanem ducha. Czyli ja się nie trzymam tych faktów, raczej zależy mi na tym, żeby uruchomić nasze emocje i naszą wyobraźnię. No bo przecież opowiadamy o związku z Jerzym, jak Ula ma 40 kilka lat, a w filmie pojawiają się nagrania jej z, no, w zasadzie pierwszych chwil w Nowym Jorku jeszcze, pierwszych lat, więc... Że fajnie bardzo montujecie tymi obrazkami, które ilustrują życie Uli. Niekoniecznie dopasowane są do tego momentu, o którym ona opowiada, ale idealnie budują nastrój, atmosferę. Pomyślałam sobie, oglądając twój film, Agnieszko, że tutaj nieważne są fakty, tylko jakaś prawda, czyjaś prawda. Każdy ma swoją. I to jest, myślę, ogromny atut tego filmu. On jest po prostu ogromnie intymny, ale też bardzo wiarygodny. Cieszę się bardzo, co mogę powiedzieć. Ale muszę powiedzieć państwu, że czuję taką pustkę teraz, jak ten film jest już skończony, dlatego tak cieszę się jeszcze każdym momentem, że jestem w filmie. Krzysztof siedział koło mnie i widział, jak ja cały czas jestem gdzieś tak głęboko zanurzona w tej historii, ale trzeba sobie powiedzieć, że już montaż się zakończył, film już ma napisy końcowe i więcej już nie będzie. Ale jest mi szalenie bliski, tak, jest bardzo, bardzo ważny, bardzo ważny. Bardzo proszę. Ja chciałam właśnie zapytać o tego trzeciego bohatera. Rozumiem, że to pani wybierała utwory, które znajdą się w filmie? Tak. Chciałam podziękować, że nie było papai. Dzięki. Bo ja miałam kilka kontrowersyjnych spotkań, gdzie czułam, że jednak powinnam, bo jak nie to zawiodę. To był ten trzeci mój punkt, ta decyzja podjęta zanim film był realizowany. Co to jest papaja? Papaj, Krzysztofie, nie przyznawaj się nawet. A czym się pani kierowała, jeżeli mogę spytać? Czy to były jakieś pani, nie wiem, wybrane utwory, czy pasowały pani do akurat nastroju tych konkretnych scen? Absolutnie tak, absolutnie tak. I też takie miałam wrażenie, że odkrywam jakieś perełki sama dla siebie, nie zdając sobie sprawy, jak dużo na przykład funkowych utworów Urbaniak z Urszulą nagrali w 70-tych latach. To są takie zapomniane dźwięki. Zależało mi na tym i siedziałam nad każdym detalem, żeby na przykład było słychać, że to są płyty wgrywane z winylowe, żeby słychać było te trzaski. Celowo jeszcze wydobywane, tak żeby nie było wątpliwości, że to jest właśnie czarna płyta. Jest taki krążek, nazywa się Future Talk. W ogóle nikt o nim nie mówi. On gdzieś przepadł. Ta wytwórnia, która to wydała, nie istnieje, więc to były takie moje odkrycia, ale one bardzo niosły mi też gdzieś w mojej wyobraźni te wspomnienia Uli, która na przykład opowiada o tych grzybach wędrujących gdzieś tam po sufitach, jak mieszkali w Darmstadt w tej biedzie i nędzy. I ta muzyka to niesie, ten z perspektywy czasu jakiś taki okres młodzieńczy, pełen wyrzeczeń, ale taki niosący, żartobliwy. Ula to wspomina wesoło, tych anegdot tam jest tak dużo, że w zasadzie to jest na parę godzin opowiadania.
I to było chyba, tak myślę, największym wyzwaniem. Życie, w którym jest tyle momentów do opowiedzenia, tak żeby one wybrzmiały, nijak w 72 minutach. I teraz mówię z perspektywy czasu, to największe wyzwanie. Jak opowiedzieć to życie, żeby pokazać tą wielobarwność, ale jednak no, nie domykać jej, no, nie stawiać tych kropek nad i tak dalej. Więc to myślę było największe wyzwanie. Nie opracowywanie na osi czasu materiałów. Bardzo jeszcze. Ale tu ja zapytam, dlaczego 72 minuty, a nie 83? Pojęcia nie mam. Producent tak napisał, składając wniosek do pismu. Ja się nie wtrącałam. Napisał 70. Uwierzyłam mu. To i tak było za dużo, jak na kogoś, kto nigdy nie zrobił żadnego filmu, więc zobaczyliśmy 72, a potem umieraliśmy ze strachu. Bardzo mi imponuje ta dyscyplina, którą przyjęliście i której się trzymaliście. Bo tutaj rzeczywiście myślę, że przy takim życiorysie no można by się pokusić o przeciągnięcie jeszcze o 5 minut, jeszcze o 7, jeszcze o 11. Mieliśmy takie sytuacje, że byli widzowie rozczarowani, ale co potem? Ale co dalej? No to powiedz, Agnieszko, co dalej? Co odrzuciłaś? Czy miałaś klucz? Czy na przykład były materiały, nie wiem, tak brudne i tak no, odbiegające od tego, co można wyświetlić w kinie, bo jednak z myślą o kinie robiliście ten film, że być może one determinowały montaż, wybór tych klatek. Może było coś, co bardzo chciałaś włączyć do filmu, ale z jakiegoś względu się nie znalazło. Czy Ula, która z tego, co mówisz, potrafi być asertywna, czy ona może mówiła, słuchaj... Ona nie widziała. Ale może dała ci jakieś materiały? Nigdy nie mówiła nic na temat, absolutnie. Słuchajcie, to po prostu były materiały, które ja dostałam do mojej dyspozycji. Ula nigdy w tym procesie, a trwało to 3 lata, w sumie na montażu spędziliśmy rok, ale z wielkimi przerwami, bo te okienka nie były łatwe do wyszarpania, takie życie. I naszych spotkań też mniej więcej rok. Te zdjęcia od wiosny do jesieni, kilka spotkań, one są kręcone w Emilianówce. Ula ma tam dzisiaj taki swój raj na ziemi. Ten las to jest jej kawałek własnego lasu tak naprawdę. I ona kocha to miejsce i po zgiełku koncertów wraca tam szczęśliwa, że w końcu jest takie miejsce. Mówiła, że jako młoda dziewczyna, jak po raz pierwszy koncertowali na południu Francji, znalazła się w Prowansji i spoglądała na falujące trawy i wrzosy, i tam, przepraszam, lawendę, u nas wrzosy, i powiedziała sobie, jak sobie zasłużę kiedyś, to będę miała taki własny raj. I mówi, wiesz, przecież zaczęła budować ten dom na wsi, jak już miała grubo po 70. Mówi, zasłużyłam sobie na to. Zbudowałam sobie takie swoje miejsce. Mam taki swój raj teraz. I będę wychodzić na łąkę i się nauczę w końcu śpiewać. No dobrze, ale co odrzuciłaś? Czy miałaś jakiś klucz, czy intuicyjnie po prostu? Uczucia. To jest troszkę tak, że oglądając te filmy, ja już słyszałam dźwięki moje własne. Ja mam przeszłość DJ-a też radiowego, w związku z tym też do muzyki mam taki stosunek bardzo szczególny. Ona dla mnie była... Mogę Państwu na przykład zwierzyć się, że niestety nie znalazły się tutaj dwa utwory, o które walczyłam. Był to Coltrane, który miał się pojawić w tej pierwszej sekwencji, jak Ula się pojawia w Nowym Jorku, bo to dla mnie było bardzo ważne, ale ceny takich licencji oczywiście zabijają. Ale myślę sobie, że nie ma tego złego, bo jest to okazja, żeby tyle muzyki wybrzmiało. Właśnie Michała Urbaniaka i Urszuli Dudziak, oni wspólnie komponowali. Ula z Adamem Makowiczem też się tu bardzo dużo pojawia, tych wokali z jej, więc aż się prosiło. Czyli materiały mi grały intuicyjnie, obrazami i emocjami. To w pierwszej kolejności. Taki był klucz. No świetnie montujecie dźwiękiem tutaj też. To jest kolejna warstwa tego filmu. Drodzy Państwo, może jakieś pytanie? Ja mam pytanie, bo to jest w ogóle też dla mnie odkrycie, bo twoją osobę z niezłym doświadczeniem, ale jak to stało się? Bo 3 razy użyłaś tutaj słowa, że jesteś amatorką. To jest przy takim imponującym filmie nie powinna już padać chyba takie słowo, bo tego amatorstwa tam nie ma. Jaka jest twoja droga w ogóle do kina, do filmu? Kręta. Powiedz nam, bo to jest bardzo ciekawe, że to kogoś zainspiruje, że jednak można tą pasję, chęć, tą drogę pójść i zrealizować takie przedsięwzięcie. Poszukiwania nie mają terminu ważności.
Ja jestem tego dowodem. Nie będę już mówiła, ile mam lat, bo ile można o tym mówić, to w kółko podkreślam. Ja byłam dziennikarką przez pół życia telewizyjną, robiłam magazyny, w których spotykałam reżyserów i tak naprawdę zanim jeszcze te pierwsze programy, to zapisałam się do Fundacji Krak Film na tak, kurs scenariopisarstwa, ale ponieważ jednocześnie robiłam studia i pracowałam w radiu, no to... Ale gdzieś troszkę tak, ja już mówiłam wcześniej też, tak jak Ula, która nie śmiała nawet marzyć, żeby pojechać do Stanów i tam nagrywać płyty, tam grać dla publiczności, ja trochę nie śmiałam marzyć bez kokieterii o tym, że ja mogę robić filmy. Więc myślałam raz o swojej pasji dziennikarskiej, gdzie te spotkania z reżyserami, z gośćmi, z filmowcami, aktorami zawsze pozostawiały takie uczucie niedosytu, bo zostawało z nich 5-10 minut, a były to zawsze fenomenalne dla mnie spotkania i żyłam nimi. A jestem prawnikiem, więc na co dzień myślę o życiu bardzo praktycznie i też szukałam miliona dróg do tego, żeby jednak zajmować się filmem, więc ostatecznie wyłącznie filmem jako prawnik, bo zajmuję się prawami autorskimi jako radca prawny. No i myślę, że to dziennikarstwo gdzieś, ale też taki mój apetyt, że on gdzieś tam chyba musiał znaleźć jakiś punkt ujścia. Myślę, że podświadomie tak krążyłam wokół tego. Miałam zajęcia ze słuchaczami w szkole Wajdy właśnie dotyczące prawa autorskiego w filmie, warsztaty. I to tak wszystko prowadziło. Ja się śmieję, że tak osaczałam sama siebie, żeby ostatecznie się to wydarzyło i kropkę nad i postawił ten producent, który mnie zachęcił, żebyśmy spróbowali zrobić ten film dokumentalny. Ja sobie nie zdawałam sprawy, na co się porywam i bardzo dobrze. To jest czasami tak jak z wszystkimi wyzwaniami, które bierzemy, łącznie z kredytem. Lepiej nie myśleć za dużo, bo się człowiek wystraszy i w życiu tego kroku nie zrobi. I tu była troszkę taka sytuacja, że pułapkę na siebie założyłam, ale jednocześnie To było dla mnie numer jeden w życiu, zrobienie tego filmu. I muszę Państwu powiedzieć, że dlatego pewnie czuję taką pustkę, bo przez ostatnie 3 lata ten film to było wszystko. Tak, bardzo proszę. Urszula Dudziak była i jest wielką artystką. Znalazła niszę dla swojego głosu i improwizacji jazzowej właśnie trafiła w dziesiątkę ze swoim głosem i ze swoim talentem. Także trzeba przyznać, że jest wielką artystką. I no, mam takie wrażenie, że właśnie dużo z muzyki współczesnej, eksperymentalnej tam jest w jej tej sztuce wokalnej. No ale jeszcze jedno zdanie na temat tego Jerzego Kosińskiego. No dziwny facet. Mało powiedziane, tak. Chyba szaleniec jakiś, no. Że zmięty papier. No, samobójstwo nie powinno się popełnić z byle powodu. A nawet żadnego powodu. A, myślałam, że pan tu nawiązuje do tego, że tak, a nie inaczej komentował to, jak Ula śpiewa. Ula kiedyś tak przewrotnie i przekornie powiedziała, wiesz, Jerzy nie rozumiał tego, jak ja śpiewam, a ja nie czytałam jego książek, ale w tym jest oczywiście dużo takiego zadziora, takiego tak, że Ula ma w zasadzie nagrane takie masterclassy, można powiedzieć, z Jerzym, który się pochyla nad jej życiorysem, bo ten fragment, kiedy on mówi o Urbaniaku, to w zasadzie nie jest terapia pomałżeńska, tylko to są rozmowy dotyczące projektu Uli, która nagrywała swoje wokalizy i chciała do tego układać opowieści życiowe. Takie swoje opery, można powiedzieć. Jurek wtedy opowiadał, jak powinna na scenie występować, jak wyglądać, w jaki sposób układać te historie, jak o swoim życiu i tak dalej. No, zmięty papier też się pojawił, że nie o technikę chodzi, ty śpiewaj tak w końcu, żeby poruszyć. I myślę, że to jest taka trochę niezrealizowana rzecz w życiu Uli. Innych wyborów nie będę komentować Jerzego, jeśli pan pozwoli. To inny film. To jest już inna opowieść. Bardzo proszę. A ja mam pytanie odnośnie właśnie tej motywującej decyzji. Dlaczego Ula? No ma pani tutaj olbrzymie doświadczenie jako dziennikarka, jako osoba znająca no, świat kultury trochę z innej strony niż my znamy. Dlaczego akurat wybrała pani Urszulę jako bohaterkę swojego filmu, a nie
załóżmy kogoś innego. Z dwóch powodów. Bo Ula się podnosi po swoich upadkach. To mnie fascynuje. Ona ma na to taki refren: zamieniam garby w żagle. I z drugiego powodu. Bo idzie na całość w ogień. I się nie boi. W miłości. I nie tylko. Te dwie rzeczy o tym zadecydowały. Jeśli pozwolisz, chciałbym zapytać o zdanie na temat twojego filmu naszej gościni, pani Maria Zmarzec-Kaczanowicz jest z nami. To jest historka filmu dokumentalnego i klasyk kina. I bardzo, jeśli mogę cię prosić o dwa zdania komentarza na temat filmu. Mario, bo ja tutaj słyszałam, ty mówiłeś, że fragmencik papai jest, ty słyszysz przynajmniej, prawda? Tak, tak, tak. Jest tam podczas koncertu, kiedy oni improwizują. I takie wchodzą po prostu elementy papai. To tiko, tiko. Tam jest tylko tiko, tiko. A, tak. Nie no, ja bardzo gratuluję tego filmu. Rzeczywiście jest wyjątkowy i chyba właśnie przywraca Urszuli Dudziak tą, ja bym powiedziała, to kim ona naprawdę jest, to znaczy wielką gwiazdą jazzu, bo ona trochę zaistniała w mediach jako taka osoba, która no, o której się mówiło, że jest, prawda, no, osiągnęła sukces, ale mam wrażenie, że była już taką osobą, która właśnie tak trochę terapeutyzowała, że właśnie przeżyła różne historie w życiu i tak właściwie stała się taką celebrytką trochę, jakbym powiedziała, takiej, znaczy bardzo sympatyczną, takiej radości życia i tak dalej, ale przecież tak naprawdę jest wielką artystką i to jest jej, i to, że przywróciłaś i tą jej rangę, znaczy to, trudno tak mówić, ale ten film na pewno przypomniał jej twórczość i to jest naprawdę wielkie w tym filmie. Bardzo też gratuluję montażu, bo jest taki bardzo w różnych drobiazgach, jest bardzo taki czuły i widać, że przecież wiem dokładnie, jak to jest trudno właśnie takie elementy drobne z sobą zgrać, z opowieścią. Jak mówiliśmy tutaj na przykład o tych pieśniach, to jest piękny fragment, jak ona z siostrą śpiewa, prawda? A później wraca ta pieśń, o którą prosił Kosiński. Podobało mi się też, że nie ma takiego, wiesz, że w ogóle uniknęłaś takiego, co się też często przy okazji Urszuli Dudziak, Kosińskiego, Urbaniaka, jakby pojawia ten taki element skandalu, plotek, tego w ogóle u ciebie nie ma i to jest fajne. Dlatego, że to jest opowieść i ma taki moment bardzo wzruszający, kiedy właśnie zostaje sama i cała ta jej taka właśnie taka walka o siebie jako artystkę jest taka, taka mocna i że tak ci się to udało, że po prostu to czujemy, no, że to przeżywamy razem z nią. I to jest chyba bardzo, bo ja tak myślałam, wiesz, na ile ewentualnie Urbaniak jako drugi głos, na ile byłby interesujący w takiej opowieści, bo przecież on jest bardzo fajny, interesujący, ale miałaś rację, że się zdecydowałaś tylko na nią, bo ona rzeczywiście mówi świetnie, tak oszczędnie, tu nie ma gadulstwa, nie ma właśnie takiego, bym powiedziała, tego, co powiedziałam, skandalu, nie ma... Ale też sentymentalizowania jakiegoś, prawda? Tak, tak. I to jest taka bardzo wzruszająca opowieść o takiej wielkiej artystce. No i to jak mówię, to... Dziękuję, Mario. Bardzo dziękuję, ale w zasadzie powiedziałaś taką rzecz, ja jeszcze powiem Państwu trzy słowa dosłownie, jak będzie za dużo, to mi przerwić. Ja też jestem gaduła. Zapytana, dlaczego ten film, te dwa punkty, to oczywiście... No nie prowokacja, ale nie chcę mówić, że moim celem było opowiedzenie o Uli, tak jak Mario zauważyłaś, nie jako osobie znanej z mediów, ale o artystce. Bo to było wyzwanie i to byłoby dziwne, gdybym o tym mówiła. Cieszę się, że to się udało, stąd też między innymi oczywiście tej papai nie było. Takim materiałem, który mi uświadomił, że muszę o to walczyć, żeby właśnie nie posługiwać się schematami, co jest bardzo trudno, dlatego że każdy widz ma swoje oczekiwania, ponieważ Urszuli życie, jak się wczytamy w wywiady, jest znane w, nawet powiedziałabym, nie boję się tego słowa, drastycznych detalach. Naprawdę, wystarczy poczytać z uwagą wywiady, które dotyczą również Jerzego.
Więc to wyzwanie było największe chyba w tym zakresie, żeby przenieść jednak ten ciężar. I ten materiał, który się tu pojawia, skręcony z telewizor, gdzie jest Joe Franklin. I chcę Państwa przeprosić, bo są trzy fragmenty, gdzie nie było tłumaczenia z języka angielskiego. To jest nasze przeoczenie, proszę wybaczyć. To jest bardzo ważne, bo Joe Franklin to jest, nie chcę przymierzać, kto u nas jest takim gospodarzem programów takich jak Talk Show. Zaprasza Urszulę, której nazwisko jest dla niego wyzwaniem, żeby je prawidłowo wymówić, i mówi o największych wokalistkach jazzowych roku, i słyszymy, że on wymienia Ulę obok Ellie Fitzgerald, a za chwilę Urbaniaka obok Stevena Grappelli. I to jest niezwykły moment, który właśnie pokazuje nam skalę tego, w jakiej grupie, gdzie znalazła się Ula i Michał za oceanem. Na czym polega to ich spełnienie, ich serducha muzycznego. Bo to nie ma nic wspólnego z karierą, sukcesem. To jest coś zupełnie innego. I ten fragment, gdzie ten świat się nałożył nawet na ten amerykański sen, ten Joe Franklin, bardzo popularny w Stanach, na koniec mówi: "Oh, you stay together, you are a beautiful team." I za chwilę oni się rozstają. I tak naprawdę było. I to było przekleństwo. Ale znowu tutaj to życie osobiste tak bardzo przeplatało się z tym życiem artystycznym i twórczym, że to też było duże wyzwanie, żeby wstąpać w taki sposób, żeby te akcenty właściwie wybrzmiały, więc... Także rób filmy, słuchaj. Chcę! Będą Państwo trzymać za mnie kciuki? Będzie. Bo ja się dopiero rozkręcam. Mogę? Krzysztof Gierat. Ja jestem jednym z tych dwóch szczęśliwych dyrektorów Krzysztofów, którzy mieli ten film. Ja chcę się z Państwem podzielić taką moją refleksją, kiedy obejrzałem ten film na laptopie oczywiście, bo tak oglądam filmy, wybierając je na festiwal, i pomyślałem: o cholera, świetne, co to jest w ogóle, kto to jest? No to proszę dziewczyny, żeby mi znalazły producenta. Okej, okay, jest telefon do producenta. Patrzę, firma reklamowa. Nie znam producenta w ogóle. Reżyserki też nie znam. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że po prostu chcę ten film mieć i natychmiast. To była szybka decyzja. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ten konkurs Doc Film Music, tak się nazywa ten konkurs, konkurs filmów muzycznych, dokumentalnych. On jest od 10 lat. To jest takie moje dziecko, jedno z moich dzieci tego festiwalu za mojej kadencji. Takie niespełnione marzenie zrealizowania festiwalu muzyki filmowej. Tego nie zrobiłem, więc prowadziłem taki konkurs. I ten film jest pierwszym polskim laureatem tego konkursu. 10 edycji nie było. Nie było wcześniej. Ja sobie to uzmysłowiłem dziś, teraz sprawdzałem archiwum. Agnieszka tu mówi, że nie wiedziała. Taki raz, dziękuję. Pierwszym laureatem jury międzynarodowy, konkurs międzynarodowy. I oczywiście te filmy muzyczne są bardzo różnorodne. Kiedyś Kanty Papuśkiewicz był w jury i mówił: skurczę, nie widziałem, że te filmy muzyczne mogą być tak różne. Tak różne, nie tylko portrety, to mogą być opowieści o historii kraju, to mogą być no, przeróżne rzeczy. Oczywiście bardzo często oglądam mnóstwo takich filmów amerykańskich, które są na pewną modłę zrobione, tytuły mają podobne. Na ten się wyróżnił. I rzeczywiście jury było w składzie Leszek Dawid, Polak. Jesteś Bogiem, to był powód główny, że go zaprosiłem. Korańczyk, dyrektor festiwalu. I laureatka ubiegłorocznego konkursu, Czeszka, niezwykle oryginalnego filmu, Jan Kabr, opera dokumentalna. I oni wybrali po prostu, a były naprawdę niezłe filmy. Także gratuluję serdecznie jeszcze raz. Brawo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, tutaj mamy pytanie. I dwa mikrofony. Co wybrać? Ja się zgadzam w pełni z panią reżyserką, panią Marią, że był to bardzo czuły obraz życia. Ja bym się nawet tak troszeczkę nie zgodziła, że główny nacisk jest na tę część artystyczną życia, tylko całość
z elementami prywatności, przemyśleń i to pokazuje, jak bardzo pani Urszula umie się podnosić rzeczywiście z pewnych trudnych sytuacji, ale też wybić w takich sytuacjach, gdy nie wierzy w siebie. Ale jeszcze jedna rzecz. Ten czuły wizerunek bohaterki uwypuklił sposób kręcenia scen współczesnych, jej twarzy. Za dużo ich nie ma, ale bardzo ciepło wygląda. Nawet takie troszkę trywialna scena, prawda, odwieszania prania, ale to takie zbliżanie się do niej jako do ciepłej osoby. Tak to postrzegam jako widzka. A jeszcze jedna sprawa. Bardzo mi się podoba, jak dojrzała osoba, chodzi mi o przeżycia, o wnętrze, o osobowość ukształtowaną już, bierze się za, że tak powiem, robienie obrazów o innej dojrzałej osobie i z tego no, mistrzostwo wychodzi, tak to postrzegam. I właśnie chciałam się zapytać o pani plany na przyszłość, bo już pani na Pąknerze chce robić filmy. Czy idzie pani w stronę dokumentu? Bo trochę to wychodzi, trochę bardzo, ale właśnie jak pani widzi swoją dalszą drogę w tej dziedzinie filmu? To jest moje pytanie. Ha! To jest odpowiedź, ha. Marzy mi się, drodzy Państwo, marzy mi się. Ja kończąc ULE już miałam taki... Trochę mnie ośmieliło to, że z Krakowa dostaliśmy zaproszenie, bo to był taki game changer w moim życiu, naprawdę, że jedna rzecz to jest film ukończyć, to było szalenie istotne dla mnie, że ja to w ogóle zrobię, bo producent straszył mnie taką klauzulą w umowie, że przejmie wszystkie stery na wypadek, gdybym ja się rozsypała, bo mówi, wiesz, możesz się załamać, możesz mi tego filmu nie skończyć, zwariujesz, będziesz tam na montażu płakać, włosy wyrywać. No ale to się na szczęście nie stało. Kraków to wszystko zmienił i jak dostaliśmy wiadomość, to ruszyłam natychmiast do bohaterki następnego filmu, ale niestety dostałam odmowę. Drugą, trzecią i czwartą i ja rozumiem, bo ona jest bardzo dobrze umotywowana. To miał być również film o wielkiej postaci jazzu. Z takim chyba nastawieniem, że już tak bardzo w tym jestem zanurzona, że chciałabym jeszcze opowiedzieć, ale nie jest mi to dane. W związku z tym w tej chwili mam chyba wakacje przez 2 miesiące, ale czuję, że wrócisz, że tak. Moim pragnieniem wielkim jest robić filmy dokumentalne. Jest to oczywiście wielkie wyzwanie, trudność. Czy mi się uda, nie wiem. Mówię, będę liczyła na Państwa. Proszę trzymać kciuki. Ale kierunek muzyczny, właśnie dokumenty muzyczne, postaci z branży? Niekoniecznie. Ale zawsze możesz też wrócić do kolejnego swojego zawodu i komentować łyżwarstwo figurowe, którym na pewno się zajmujesz. Komentatorka sportowa, Agnieszka. Ale ja już nie będę. I łyżwiarka figurowa. Tak jak Państwo mają długie wieczory zimowe, niezaplanowane i niezorganizowane i mają Państwo ochotę zobaczyć, jaka jest różnica między Akslem i Salchowem, to też zapraszam. Potrójny tulub Agnieszka Iwańska. To chyba było trudniejsze niż potrójny tulub. Ja trochę jeszcze w nawiązaniu na koniec do tego, co powiedziała Maria, chciałam powiedzieć o tym, że rzeczywiście Urszula Dudziak jest trochę takim naszym zaanektowanym dobrem i ona występuje w radiu mówiąc o tym, że zaczyna dzień od skoków na trampolinie i właśnie te takie elementy typu, że żona Urbaniaka, kochanka Kosińskiego. Natomiast mam takie poczucie, Maria, że to jest to, o czym ty powiedziałaś, że ten film przywraca jej podmiotowość po prostu i to, że jest opowiedziany przez nią w pierwszej osobie, ale też takie drobne rzeczy, na przykład fakt pojawienia się w życiu Michała Urbaniaka, kochanki, której nie wymieniacie z imienia i nazwiska, przecież to znana aktorka. Te drobne rzeczy sprawiają, że jest to opowieść Urszuli o Urszuli. I te drobne rzeczy, no mi budują postać tak rzadko w ten sposób utkaną, czy to w polskim kinie, czy w polskiej literaturze, że właśnie narracja prowadzona jest z perspektywy kobiety. I za to naprawdę wielkie gratulacje i wielkie podziękowania. Dzięki.